No witam serdecznie. Na starcie przypomnę Ci oczywiście o konkursach na CSGO Skinsie. Dla osób oczywiście wpłacających z kodem Croxy takie 3 piękne skiny do wygrania. Jak oczywiście wpłacisz sobie z kodem Croxy, to jest szansa, że dostaniesz taki prezent. Co oznacza oczywiście, że udało Ci się wtedy wygrać skina. Jeżeli nie dostaniesz, no to nie udało Ci się wygrać. No i oczywiście możesz sobie wpłacać tak naprawdę dowoli, dopóki tego skina nie dostaniesz. Im więcej oczywiście wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. A ja zapraszam Cię oczywiście na dzisiejszy odcinek CSGO Skinsa, również skin do wygrania. Będzie subskrybentem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, jak chcesz wygrać i oczywiście co, dołącz na Discorda, tak, bo jest to bardzo ważne. No i oczywiście użyj kodu Croxy na CSGO Skinsie, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś, no to wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj ten magiczny plusik, no i kodzik Croxy przez Vikes oczywiście wpiszesz. 10% więcej do każdej wpłaty dostajesz wtedy, no i oczywiście skrzyneczka na start dla nowych użytkowników. Zobaczmy tą bitwę. Pierwsza na dzisiejszym odcinku na skrzyneczki Serpent. 210 zł, jedna taka skrzynia kosztuje. Jest to tryb underdog, więc liczę oczywiście na jak najgorsze skiny. Nie, no znowu ta wupa na nas spada. Bardzo mi się to nie podoba, bo no tutaj moi oponenci muszą coś przygarnąć. Gdybyśmy mieli jeszcze szansę jakkolwiek w tej bitwie, bo póki co no 453 zł, a 1000. No to lekka to różnica jest, tak? Tylko Alex tak naprawdę tutaj, że tak powiem, nam odjechał, jeśli chodzi o wartość jego EQ. No ale tutaj ten kałach 500, no na pewno to przybliża nas jakoś do wygrania tej battle. No ale ta AWP, no czemu akurat minimalware, no? No i tutaj znowu po AWP-ie poszedłem sobie na skrzyneczkę Anarchia i spróbowałem otworzyć. Ej, co to jest, ty? Ej, patrz, co się dzieje! Z 210 na 1200. Co to jest za tryb, przepraszam, nowy? Co jest? Ej, jak to działa? To ci podbija ile razy? 5x? No nie, ty! 6 razy lepszej dropy, czy jak to działa? Ej, nie mam totalnie pojęcia, jak to działa, ale... No chyba mi się podoba. Czekaj, 1200 zł. Taka skrzynia Anarchia teraz kosztuje. Ale nie mam totalnie pojęcia, na jakiej zasadzie ta cena jest obliczana. W sensie, no jak mamy ten tryb podboostowany, nie? No to wiadomo, że to jest 2x. Ale tutaj? Nie mam totalnie bladego pojęcia. Ale podoba mi się, spróbujmy jeszcze raz. O Jezu, ty, ale te dropy takie... Kurczę, przeciętne. 1200 zł wydajemy. No to ja tutaj liczę jednak na coś już lepszego, nie? Z takiej skrzynki Anarchia. No ale te procenty wyglądają kosmicznie, naprawdę. Ej, a 8 na battle. To w ogóle na wszystkich skrzynkach działa? Ty patrz! Co tu się dzieje, ty? Na gemstone, nawet ile gemstone kosztuje, przepraszam? 12 koła, 12,5. No powiem tak. Jakbyśmy mieli solidny budżet, to można by było to przetestować mocniej, nie? Ale no kurczę, ja chyba nie chcę tak dzisiaj ryzykować. Weźmy tą. Ile, przepraszam? 450 zł kosztuje. Ej, to zależy od skrzyni, czy jak to jest? Czekaj. 84? 1200. Co tu się, przepraszam, dzieje? W tej skrzyni lewki jest, nie ma nic takiego dobrego do trafienia, ty. Dobra, zróbmy coś takiego. No to będzie bitwa all-in, stary. Na dosłownie 4 skrzynki, a ja... Ja nie mam pojęcia, co ja robię, ty. No dobra. Liczymy po prostu na łód szczęścia. Nie mam totalnie pojęcia, na czym ten tryb polega, ale podoba mi się. Jak jest tutaj możliwość, że tak powiem, wydania większej ilości pieniędzy, to jak najbardziej jestem za, tak? Okej, okay, mamy Falchiona. To jest skrzyni Illigent. No ale trochę więcej wydaliśmy jednak. Nie! 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 Patrz to! Hold the case'a, ty! Powie... Co... Co tu się prze... Co tu się, przepraszam, tak... Powiem tak... no, nie mam pojęcia, na czym ten tryb polega, ale już mi się podoba. Trafiliśmy najlepszy możliwy drop z skrzynki DevCase. Ja mówię takie... Nie no, stary, no nie ma opcji, żeby tu się coś... 5% na tego hola było. Ha, ej, dobra. Już wiem, na czym ten tryb polega. Na każdego skina po prostu jest taki sam procent, zobacz. Na wszystko taki sam procent. I dlatego te skrzynki tyle kosztują. Dzisiejszy wieczór, naprawdę piękna sprawa. 3800 zł. Mamy... Chciałem powiedzieć, mamy wulkana, ale... Nie zauważyłem hola, stary. Przepraszam bardzo, mi brakuje słów. Ten wieczór, stary, jest jakiś magiczny, naprawdę. No, przysięgam ci. Mamy dwie M-ki. Ej, co jest? CSGO Skins. Tutaj długi czas była cisza. Nie było nic nowego Ajajaj. Nie było nic nowego wprowadzane. A tu taki banger. Ej.
No po prostu, no aż bym, no aż zaklaszczę, tak? Bo totalnie bym nie wpadł na możliwość zrobienia takiego trybu. Trzeci hole dzisiaj, 17 koła. Nie wierzę, 49 koła, przypomnę, że mieliśmy dychę. I no było już w pewnym momencie tak, no, że tak powiem, źle, bo mieliśmy 5 koła tylko. Bitwa all-in, że tak powiem, została zrobiona. No walczyliśmy o życie tak naprawdę, nie? Jest wulkan, ej, nie, no to jest coś... Patrz, jestem ja tutaj, ja nie mogę. Ej, coś naprawdę, no tak mi się podoba ten tryb. Dobra, weźmy skrzyń serpent. 4 koła, no chyba... No dobra, no to są mocne skiny, nie? Dobra, otwieram jedną taką skrzynię, żeby się nie wyzerować jakoś mocno. O Jezus Maria, no chyba moja najdroższa. IP 9 w życiu. 49 zł. Dobra, zróbmy tak. Wejdźmy sobie tutaj, do tej battle. Mamy tutaj jakieś skrzynki eventowe. Jakiś krócie, nie wiem. O, 200 zł, fajnie. Tutaj naklejeczkę jeszcze damy mojemu przeciwnikowi, żeby wiedział, że... O kurde, ty czekaj, bo tu 160 zł, on tu może nadgonić to. No póki co przewaga u mnie, ale... No ten Deagle, no... Robi się nieciekawy, 4 skrzynie do końca. Jest uspik dla nas. Zobaczmy teraz skrzynię eventową. Sam tutaj sypnie nowa, 65, 75 Deagle. Skrzynia Beast, 126 zł. No Glocka ma na plec 200, 144. Okej. Okay. Summer Casey teraz leci na buście. No i to będzie chyba nasze, co? No, no i opiar zielony tutaj oponent. Mamy 41 koła, stary. No to co się dzisiaj wydarzyło? Trafiliśmy ile? 3 hole chyba. Fenomenalny, naprawdę fenomenalny odcinek. Siametyst kosztuje 7 koła. Nie no, to jest naprawdę... To jest tryb, na jaki czekałem, stary, w sensie. To był tryb, po prostu, którego potrzebowaliśmy, ale nawet o tym nie wiedzieliśmy. Bitwa na 4 skrzynki, te już... No, jak ten tryb był podboostowany, nie? Ten tutaj. No to ten jest popierdolony. 4 skrzynki, knife, na trybie popierdolonym. I zobaczmy, czy uda mi się tutaj jakiś fajny nóż ustrzelić, bo zawsze wychodziłem z założenia, że te skrzynki knife są jednymi z chyba z gorszych skrzynek do otwierania tak normalnie, więc zobaczymy, czy to, że na każdy item jest niecałe 5%, w sensie tak naprawdę taki sam procent na każdy item, czy jakoś tutaj poprawi ten drop nam. 1305... Nie no, tak to się nie robi, no. Ale pierwszy raz w skrzyni knife widzę takie noże w jednej battle na tyle skrzynek, więc no kurczę... Miła odmiana, ale szkoda, że battle się wygrać nie udało. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Daj znać koniecznie w komentarzu, co sądzisz o tym nowym trybie. Weź udział oczywiście w konkursie na skina. No i oczywiście skonek Roxy wpłacaj, bo czekają na ciebie piękne skiny. Trzymajcie się, elo!